Można by to zatytułować pewnym rodzaju część drugą, parszę 38 Korach, bunt. Podstawa jest ten trzeci werset 16 rozdziału Księgi Liczb. Zebrali się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Tu mamy konkretne osoby wymienione z imienia i chciałbym przypomnieć jeszcze pewien fragment z tej parszy, bo tutaj jest pewne postępowanie, które Bóg nakazał Mojżeszowi. Czytamy od 16 rozdział, od 23 wersetu. To jest jako wprowadzenie. Lecz Jahwe rzekł do Mojżesza. Jahwe, Bóg powiedział do Mojżesza. Rozkaż tej gromadzie, czyli wszystkim, oddalcie się poza obręb mieszkania Koracha, Datana i Abirama. Oddalcie się poza obręb. Jest wyraźnie, Bóg mówi, co mają pozostali zrobić. Oddalić się. Mojżesz udał się zatem do Datana, Abirama i za nimi poszła starszyzna, a za nimi poszła starszyzna izraelska i powiedział do zgromadzenia: odstąpcie od namiotów tych niegodziwych ludzi. Odstąpcie od namiotów tych niegodziwych ludzi. Nie dotykajcie niczego, co należy do nich, abyście nie zostali zgubieni z powodu wszystkich ich grzechów. To jest bardzo ważny fragment. Wcześniej nie chciałem w ogóle wspominać, bo chciałem to teraz zrobić. Jak bardzo ważne jest, i to później w dziejach apostolskich, w duchu Mesjasza, w zborze Mesjasza, w ciele Mesjasza, mamy to samo. Od ludzi, którzy na rękach mają grzech, tak można by to powiedzieć, to mają się inni oddzielić, wziąć ich na dystans, odstąpić. Ale tu mamy kwestię buntu, tak? Zaraz dojdę do sedna. Tylko chciałem poruszyć tutaj ten fragment, co mają inni zrobić w tej sytuacji. Odstąpcie od namiotów tych niegodziwych ludzi, nie dotykajcie niczego, co należy do nich, abyście nie zostali zgubieni z powodu wszystkich ich grzechów. Wtedy odstąpili ze wszystkich stron od mieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli, stanęli u wejścia do namiotów razem ze swoimi żonami, synami i dziatwą. Tu też trzeba jasno powiedzieć, że Bóg dzieci ich zabił. Pochłonęła ich ziemia. Dzieci. I rzekł Mojżesz, po tym poznacie, tu jest znak, po tym poznacie, że to Jahwe mnie posłał, aby dokonać tych wszystkich dzieł i że nie działam samowolnie. Jeżeli ci ludzie pomierają naturalną śmiercią, tak, że dopełni się na nich tylko przeznaczenie wszystkich ludzi, czyli naturalnie jakby umrą, to Jahwe mnie nie posłał. Ale jeżeli Jahwe wywoła takie zjawisko, że ziemia się otworzy i pochłonie ich i to wszystko, co do nich należy, gdy więc żywcem wstąpią do grobu, wtedy poznacie, że ci ludzie ubliżyli Jahwe. Skoro tylko skończył tę przemowę, pękła ziemia pod nimi. Rozwarła się więc ziemia i pochłonęła ich wraz z rodzinami, wszystkimi ludzi, i wszystkich ludzi Koracha i cały dobytek. Oni więc żywcem wstąpili do grobu razem z całym swym mieniem. Potem ziemia zamknęła się nad nimi i tak zniknęli spośród zgromadzenia. Na ich krzyk wszyscy Izraelici, którzy stali wokół nich, pouciekali, bo mówili, żeby i nas ziemia nie pochłonęła. Potem spadł ogień od Jahwe i pozabijał tych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Czyli mamy tutaj przede wszystkim karę na tych buntowników, ale ich na ich też rodziny, przynajmniej tutaj Koracha. I na tych przywódców, którzy do nich się przyłączyli, ludzi znamienitych, moglibyśmy powiedzieć mężów swoich rodzin,
szlachetnych, dobrych, uczynnych i tak dalej, dzisiejszym sloganowym językiem. Natomiast tutaj ich spotyka kara i jeszcze jest rozporządzenie, aby wszyscy pozostali od nich, odłączyli się, nie dotykali ich nawet niczego. Zabrali się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Tak jak powiedziane było w pierwszej części, Mojżesz jest pewnego rodzaju symbolem władzy, zwierzchnictwa, prowadzenia. Później to był król. Zarządzali sobie króla, mieli króla, sędziowie, później król. Tak. I mamy Aarona jako przedstawiciela tej klasy lewickiej, kapłańskiej, duchowej. Mamy dwa czynniki. I mamy osobę, o której czytamy w powtórzonego prawa 18-17. Tutaj zaczynamy czytać. Wówczas Jahwe, bo ten fragment jest przytaczany w tak zwanym Nowym Testamencie, Nowym Przymierzu, dwukrotnie chyba, jeden raz na pewno. Wówczas Jahwe przemówił, powiedział mi, słusznie mówią, zbudzę im proroka spośród ich braci podobnego tobie i w jego usta włożę moje słowa, a on powie im wszystko, co mu nakażę, ktokolwiek nie usłuchał moich słów, które on poda w imię moje, od tego ja sam zażądam rachunku. Gdyby wszakże ten prorok przyniewierczał w imię moje wygłaszał to, czego mu nie poleciłem, albo gdyby przemawiał w imieniu bogów cudzych, taki prorok poniesie śmierć. Może jednak pomyśleć sobie, jak rozpoznamy, że jakieś słowo nie jest słowem Jahwe, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest generalnie jak rozpoznać proroka, którego Stwórca posłał, ale jest tutaj też mowa o tym, gdzie jest ten fragment przytaczany, że spośród waszych braci wzbudzę proroka podobnego do Mojżesza i w jego usta włożę moje słowa. Tu chodzi o to. I tym prorokiem, tą osobą, o tej osobie też w wielu miejscach jest mowa, i o tej dwoistej roli, czyli władczej i kapłańskiej, mamy w proroctwie w psalmie 110 powiedziane. Spójrzmy na psalm 110. Jak ktoś ma Biblię pod ręką, to niech zajrzy sobie. To jest bardzo ważny fragment, jeden z ważniejszych dotyczących w proroctwach. Psalm 110 w przekładzie, gdzie tetragram występuje, to też trzeba zauważyć. Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana. Usiądź po prawicy, aż położę wrogów. Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp. Berło Twej potęgi poszerzy Jahwe z Sionu. Berło, symbol, berło, coś oznacza. Panuj pośród Twoich nieprzyjaciół. Twe panowanie na górach świętych od dnia Twych narodzin, od łona, od zarania Twej młodości, która jest jak rosa. Jahwe przysięgał i nie będzie żałował. Tyś na wieki kapłanem na podobieństwo Melchizedeka. Ta osoba, ten prorok podobnego Mojżesza, wzbudzi Bóg z braci
i on będzie kapłanem na podobieństwo Melchizedeka, czyli będzie miał tą funkcję aaronową i będzie dzierżył berło, czyli będzie miał funkcję zwierzchnią. Będzie królem, można powiedzieć, kapłanem w jednej osobie. I chodzi tu o, oczywiście, o Jehoszuę ben Dawid, syna Dawida, króla i kapłana. I w wielu miejscach czytamy, że on sam mówi, chociażby tutaj przeczytamy Księgę Objawienia, drugi rozdział. Że są buntownicy, którzy uzurpują sobie pewne rzeczy, mienią się jakimiś określeniami, ale oni tylko wymyślają sobie nazwy, bo ich czyny, czyli ich owoc, jest zaprzeczeniem tego, co mówią. Tutaj czytamy w Objawieniu drugi rozdział od 8 wersetu do 9. Zborowi, aniołowi, zwiastunowi zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy i ożył. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. I znam olbelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Dlaczego tu jest bunt? Dlaczego to ten fragment w tym temacie w ogóle czytam? Bo są pewni ludzie, którzy się jakoś identyfikują, ale oni nie są nimi. Zaraz dojdziemy, bo Paweł bardzo dokładnie to tłumaczy, kim oni są. W drugim liście do Koryntian, to nie ten fragment, ale wprowadza, pewną myśl wprowadza. Drugi Koryntian, liście do Koryntian, 11 rozdział, od 12 wersetu. To, co czynię i nadal czynić będę czynił, aby nie stworzyć okazji do chlubienia się tym, którzy jej szukają. Czyli Paweł tu pisze w kontekście osób, które szukają chwały w tym, co robią w ogóle, w ciele Mesjasza, w ciele Chrystusa, w Boże, jak to można nazwać. A on tu pisze, Paweł, że on nie szuka takiej chluby. I czytam dalej, żeby mieli taki sam tytuł dla chluby jak my. Ci fałszywi apostołowie, zwiastunowie, apostołowie działają podstępnie i udają apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, ponieważ szatan również udaje anioła światłości. Nie ma w tym nic wielkiego, że jego słudzy w podobny sposób udają sługi sprawiedliwości. Koniec ich będzie taki, jak ich uczynki. Czyli są oczywiście to, co czytaliśmy w Księdze Objawienia, drugi rozdział, 9 werset. Samych siebie zowią Żydami, ale nie są nimi, lecz synagogą szatana i udają apostołów Chrystusa. Dzisiaj można by, ja nie mówię o konkretnych ludziach, mówię o, bo każdy człowiek ma swoją drogę i Bóg patrzy na każdego człowieka. Mówię o określeniach, które ludzie sobie może nie wymyślają, tylko sobie się nazywają i próbują tymi określeniami zagmatwać oczy innych. Udają apostołów Chrystusa. Tymi współczesnymi apostołami Chrystusa, którzy udają apostołów Chrystusa, mogą być, ja mówię, jako ogólnie nazwa, bo nie mówię o konkretnych osobach. Mogą być tak zwani mesjanistyczni Żydzi. W ogóle ta nazwa jest w ogóle jakaś
dziwna. Bo na kartach Biblii nie znajdziemy w ogóle takiego określenia mesjanistyczni Żydzi. Są naśladowcy Chrystusa, którzy pochodzą od Judejczyków, czyli z plemienia Judy i to jest normalne. Sam Chrystus był z plemienia Judy, Judejczykiem. Ci fałszywi apostołowie działają podstępnie i udają apostołów Chrystusa. W jaki sposób udają apostołów Chrystusa? Udają aniołów światłości, czyli że postępują jak udają, to znaczy, że można to tak określić, że tylko mówią. Jakieś pozory czynią. Bo trzeba wiedzieć, że religia judaistyczna to jest religia, tak dosłownie, to jest talmudyczna. To nie jest mojżeszowe wyznanie, jak niektórzy próbują to do tego podkleić. Ona zawiera Mojżesza, to się zgadza, ale to nie jest mojżeszowe wyznanie, to jest talmudyczne wyznanie. I ci, co udają apostołów Chrystusa, to oni udają, że idą za Chrystusa, a oni naprawdę, bo to w wielu miejscach mamy, że oni przekładają nauki talmudyczne, czyli te, które ludzie wymyślili sobie i to się później Paweł nazywa to prawem ciała, uczynkami ciała i tak dalej. Bo zachowywanie szabatu to nie jest uczynek ciała, tylko to jest prawo ducha. To taki przykład, żeby to unaocznić, o czym Paweł pisze, jak mówi o uczynkach ciała, o prawach ciała. W kancie tutaj w 15 wersecie koniec ich będzie taki, jak ich uczynki. Czyli podpowiada, zresztą w wielu miejscach jest to powiedziane, tak jak wspomniałem, po owocach poznacie. Czyli są pewne slogany, są pewne ukute określenia, które mają wprowadzić w błąd. Na pierwszy rzut oka mogą być fajne i ciekawe i pociągające. Natomiast uczynki tutaj wprawiają. Dlatego dzisiaj to się mówi judaistyczni Żydzi, ale tam jest pełno talmudycznych nauk. Pełno talmudycznych nauk. Z talmudycznego wyznania, które potocznie mówią, że to jest mojżeszowe. To nie jest mojżeszowe. Dlatego też celowo, bo tu nie ma w oryginalnym tekście Księdze Objawienia, że tych, co sami siebie zowią Żydami, celowo czytam w takim tłumaczeniu, żebyśmy to mogli wyraźniej zrozumieć. I ten bunt przejawia się, ten talmudyczne te nauki przejawiają się w podejściu traktowania króla i kapłana na wzór Melchizedeka. To jest cały czas bunt, bo jeżeli nie słucha się Mesjasza, tylko się wprowadza talmudyczne prawa, talmudyczne nauki jako mojżeszowe, to jednocześnie się wprowadza bunt do ciała Mesjasza. Tytusa sobie przeczytajmy. Pierwszy rozdział. Od 10 wersetu. Tu chcę nadmienić, że to będzie trudny temat dla niektórych. Albowiem, wielu bowiem
Tytusa 1, 10 od do 16. Albo, wielu bowiem nie chce słuchać, mówi rzeczy próżne, wielu jest zwodzicieli, zwłaszcza spośród obrzezanych. Trzeba im zamknąć usta, gdyż dla brudnego zysku doprowadzają do zguby całe domy, nauczając rzeczy niewłaściwych. Powiedział któryś z nich, własny ich wieszcz. Kreteńczycy, co wieczni kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Bo może być obrzezanym ktoś, kto mieszka na Krecie. Jest Kreteńczykiem obrzezanym i mógł przyjąć takie, a nie inny sposób bycia. Świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć ich ostro, żeby pozostali zdrowi w wierze. A nie zważali na żydowskie baśnie i na to, co nakazują ludzie, którzy odwrócili się od prawdy. Bo wszystko jest czyste dla czystych, ale dla skalanych i niewiernych nie ma nic czystego. Skalany jest ich umysł, jak i sumienie. Mówią, że znają Boga, a czynami temu przeczą. Są wstrętni, oporni, do żadnego czynu dobrego nie są zdolni. Twarde słowa i mocne słowa. Że ten talmudyzm, talmudyczny duch wkradał się wtedy. I to jest też oznaką buntu przeciwko królowi i kapłanowi. Bo on nie tak nauczał, bo on nie tak prowadził. Bo oni, ten talmudyzm sam w sobie jest Bogiem. Bo jeżeli ludzie stawiają to na pierwszym miejscu w swoim życiu, to staje się to ich bóstwem. I buntują się przeciwko posłannikowi, mesjaszowi, pośrednikowi i buntują się przeciwko królowi i kapłanowi, który nie miał nic z tym do czynienia. Tytus, list Pawła do Tytusa, z tego powodu karć ich ostro, żeby pozostali zdrowi w wierze i nie zważali na żydowskie baśnie, na to, co nakazują ludzie. Na to, co nakazują ludzie. To są wskazówki. Talmudy to są prawa ludzkie. To są innymi słowy te jarzma, o których Chrystus mówił. Nakładają na was ciężkie jarzma, a sami ich nie chcą nosić. To są te wszystkie prawa. Dzisiaj to nazywają, jakbyście tam mieli okazję sobie w tym talmudyzmie judaistycznym zobaczyć, co w szabat można robić, a co nie robić. Kluczy na przykład nie można nosić, bo to jest noszenie ciężarów. I tego typu rzeczy to są nauki ich nieludzkie. Jeżeli się w tym duchu zaczniemy czytać to, co Jeszua robił, to zaczniemy dostrzegać, że on cały czas walczył z tym duchem nauk ludzkich. Wielokrotnie mówił o tym, że to są wasze nauki ludzkie, nie prawa Boże. To nie jest jego duch, to nie jest jego czystość. Posłannictwo, on jest ustanowiony, tak jak Mojżesz i Aaron mówił, Bóg mówił, że po tym poznacie, że ja, Bóg ich wybrał, ustanowił. I Jeszua dał wiele znaków na to, że Bóg go ustanowił królem i po śmierci, po zmartwychwstaniu, arcykapłanem na wzór Melchizedeka. On jest tym królem i kapłanem i tu mamy cały czas bunt. Ten bunt się ukazywał się też na jego wiernych uczniów.
Trzeba też wiedzieć, że religia talmudyczna pluje wręcz na Jehoszuę ben Dawid, jak był Mesjaszem, nazywając go tam pogardliwie Joszkę, tak? Coś takiego. Do tej pory. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, tu mamy przykład postępowania z uczniem Jehoszuły przez ówczesnych przywódców, no ale to dzisiaj oni tak samo postępują. Stefanos, wel Szczepan, pseudonim, same w Biblii pseudonimy są, pozmieniane imiona. Pełen łaski i mocy dokonywał wśród ludu wielu zdumiewających znaków. Wtedy podjęli z nimi dyskusję niektórzy ludzie należący do synagogi wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandrajczyków, mieszkańcy Cylicji i Azji. Nie mogąc jednak dorównać mądrości duchowi, pod wpływem którego przemawiał, postawili ludzi, aby zeznali. Czyli podstawiają fałszywych świadków. Słyszeliśmy, jak rzucał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Podburzyli lud, kapłanów i nauczycieli pisma, podeszli do niego, schwytali i zaprowadzali przed Sanhedryn. Co dzisiaj się z ludźmi, którzy w tak zwanym państwie, znaczy w państwie Izrael, przyznają się jawnie do Jehoszuę ben Dawid, że jest ich Panem i Zbawicielem? Nie mogą. A potem postawili fałszywych świadków, którzy oświadczyli. Człowiek ten nie przestaje bluźnić przeciwko miejscu świętemu i prawu. Słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że Jezus, Jehoszuła z Nazaretu, zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które dał nam Mojżesz. Wszyscy zasiadający w Sanhedrynie wpatrywali się w niego i widzieli, że twarz jego podobna jest do oblicza zwiastuna. Od 37, ten 7 rozdział, bo to jest kontynuacja, bo tu Stefan wypowiada się, historię całą opowiada, ale tu chodzi o sedno tej całej historii, gdzie ten duch talmudyczny, już tak odnoszę się tym słowem talmudyczne do współczesności, zaczyna aż kipieć w tych ludziach. Tenże Mojżesz powiedział synom Izraela: proroka powoła dla was Bóg, podobnie jak mnie spośród braci waszych. To jest ten cytat, co od 37, bo kontynuujemy. Tutaj jest historia Stefana, nazywanego Szczepan, o pseudonimie Szczepan. Ktoś mu dał pseudonim taki. Tu czytamy historię, bo to są dwa rozdziały, żeby to nie przedłużać. 38. To właśnie Mojżesz otrzymał słowa życia, by nam je przekazać wtedy, gdy zebrali się na pustyni ojcowie nasi i zwiastun, z którym on rozmawiał na górze Synaj. Czyli powołuje się tutaj Stefan na tą przepowiednię, to proroctwo, że będzie wzbudzony prorok taki jak Mojżesz spośród waszych braci. W Psalmie 110 czytamy, że ten prorok będzie miał władzę i będzie kapłanem na wzór Melchizedeka, czyli będzie miał podwójną funkcję, tak jak Mojżesz i Aaron. I dlatego ten bunt Koracha nadal funkcjonuje, bo w pierwszym wieku nie dość, że zamordowali tego człowieka, Jehoszuę ben Dawid, to jeszcze ci, którzy mówili o nim, też mordowali. Czytamy dalej to zdarzenie o Stefanie. Przeskoczmy do 51 wersetu. On tutaj mówi o tych, którzy go słuchają. Ludzie twardego karku,
nieczułych serc i głuchych uszu, zawsze opieraliście się Duchowi Świętemu, zarówno wy, jak i ojcowie wasi, którego to z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, zabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, a wy go zdradziliście i zabiliście. Wy, którzy otrzymaliście prawo przez zwiastunów, a nie przestrzegaliście go. Ale oni się mienią, że przestrzegają tego prawa. Czy dzisiaj tego samego nie słyszymy, tu i tu, że oni przestrzegają? Ale Jehoszua w liście do zborów, gdzie to było, do zborów w Smyrnie, powiedział, że oni tylko zowią się i są synagogą szatana. Wy, którzy trzymaliście prawo przez zwiastunów i nie przestrzegaliście go, gdy go słuchali, zawrzało w ich sercach i zgrzytali zębami. Zobaczmy, jaka reakcja jest. A o kim on mówi? O sprawiedliwym. O tym, które przepowiednie były. I oni tu bunt okazują. Bunt przeciwko sprawiedliwemu. Stefan, napełniony Duchem Świętym, patrzy w niebo i widział chwałę Bożą oraz Jeszua po prawicy Bożej. Powiedział wtedy: oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego po prawicy Bożej. Zaczęli przeraźliwie krzyczeć ci, co tam byli. Pozatykali sobie uszy, rzucali się na niego, wyprowadzili za miasto i pocałowali na dobranoc. Nie, ukamienowali. To są oponenci, to są buntownicy. Oni nie chcą znać sprawiedliwego. Oni nie chcą znać Jeszua ben Dawid jako pośrednika, jako wybawiciela. I jak mają się zachowywać ci inni w stosunku do takich buntowników, jak czytaliśmy w parszy? Bóg mówi: odstąpcie od namiotów tych niegodziwych ludzi, nie dotykajcie niczego, co należy do nich, abyście nie zostali zgubieni z powodu wszystkich ich grzechów. To są oponenci. To są buntownicy przeciwko królowi i Mesjaszowi i arcykapłanowi. Przeciwko Mesjaszowi. Jehoszua ben Dawid. Jak mają się zachowywać ci w stosunku do takich buntowników, do takich oponentów, którzy chcą zabić każdego, kto mówi o Jeszule? Pojedź do Izraela i głośno zakrzycz o Jeszule, co ci się stanie. To dlaczego wszyscy na całym świecie biadają i są za, i współdziałają, i pomagają, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o ludziach tam, katolikach i innych, ale o tych, którzy mówią, że służą Chrystusowi, Mesjaszowi. Ci, którzy jawnie się deklarują, że Jeszua jest ich wybawicielem, a jednocześnie stoją po stronie buntowników, którzy go chcą zniszczyć, wymazać, ukamienować i tak dalej. Jakim duchem takie osoby pałają? No duchem pewnie takim, jak pewnie do mnie teraz. Że gdy to słyszą, to w ich sercach zawrzało i zgrzytają zębami. Albo zatykają sobie uszy, rozłączają się, nie słuchają. Bo to jest trudny temat, to jest niepoprawny politycznie temat. To jest cały czas bunt Koracha, który cały czas się ciągnie. To tamten to było tylko namiastka tego, co mamy w stosunku do Jeszua Mesjasza. To jest większy bunt
podskórny, bo na wierzchu to jest miłe słowa, tak, Jeszua jest moim Panem, Zbawicielem, a jednocześnie miłość do Izraela. So, jakby mogli, to by sobie flagę na czole wytatuowali. To jest państwo Izrael, to nie są ludzie, potomkowie Izraela. To już wielu ludzi mówi, że to nie są Semici, tylko to są ci, jak on, Jafetyci. Semitami są ci ludzie, którzy tam mieszkali przed 48 rokiem. Ale to pomijmy, bo chodzi o samo nastawienie do króla i kapłana. Czy chcemy stać po stronie buntowników? Czy chcemy ich kochać i pomagać im w ich buncie? List Pawła do Rzymian, 9 rozdział. Tu chyba cały rozdział przeczytamy. Od pierwszego wersetu. Mówię prawdę, Chrystus mi świadkiem, nie kłamię, świadczy ze mną moje sumienie wraz z Duchem Świętym, że opanował mnie wielki smutek, a w sercu zapanował niezmierny ból. To Paweł pisze do Rzymian. Ja sam bowiem chciałbym przyjąć na siebie przekleństwo i odsunięcie od Chrystusa za braci moich. Tych, którzy zowią się Żydami, tak jak czytamy w Objawienia. Należących do mojego narodu. Paweł był Beniaminitą, ale ogólnie mówi się, że to był dom Judy. Czyli plemię Judy i Beniamina jako stanowili jedno. Często jest mowa, że to jest Judejczycy, bo mieszkali w Judei. 4 werset. Są to, specjalnie teraz czytam, są to Żydzi, których przywilejem jest synostwo, chwała przymierza, prawodawstwo, kult i obietnice. Z nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. Tutaj w poznańskim jest on, ale tutaj nie ma tego słowa on. Bóg ponad wszystko, błogosławiony na wieki. Paweł tak kończy, oddaje chwałę Bogu, ale nie, że on jest Bogiem Chrystus, bo tutaj jest, tutaj nawiasem mówiąc do tematu, to jest jeden z miejsc, które są przekłamane. Nie ma to słowa on. Bóg jest ponad wszystkim błogosławiony na wieki. Czytamy dalej. Na pewno nie było próżne słowo Boga. Nie ci bowiem wszyscy są Żydami, którzy wywodzą się z Izraela. Ale też nie ci wszyscy są dziećmi, którzy są, czyli Żydami, którzy są potomstwem Abrahama. Lecz synów Izaaka uzna za swoje potomstwo. Oznacza to, że nie ci są dziećmi Boga, którzy są dziećmi, czyli Żydami z naturalnego pochodzenia, lecz za potomstwo uważa się dzieci zrodzone dzięki obietnicy. Tak bowiem brzmi słowo obietnicy. Powrócę o tej samej porze i Sara mieć będzie syna. Tak też i Rebeka stała się matką dzięki współżyciu z Izaakiem, naszym ojcem. Jeszcze się synowie nie narodzili, ani nie uczynili niczego dobrego lub złego, by się okazało, że zamiar Boży urzeczywistnia się według wyboru. Nie na podstawie czynów, lecz z woli tego, który powołuje, gdy powiedziano jej, starszy służyć będzie młodszemu. Tak też napisano. Jakuba umiłowałem bardziej, Ezawa zaś mniej umiłowałem. Cóż więc powiemy? Czyż Bóg postępuje niesprawiedliwie? Na pewno nie. Mówi bowiem do Mojżesza. Miłosierdzie okażę temu, komu zechcę okazać miłosierdzie. Zlituję się nad tym, nad kim zechcę się zlitować. Tak więc zbawienie dokonuje się nie dzięki czyjemuś pragnieniu lub zabiegom, czyli można by tutaj wstawić słowo
lub talmudyzmowi, lecz dzięki miłosierdziu Bożemu. Tak bowiem Pismo mówi do Faraona. I dzięki też, jeżeli będziemy nawet Mojżesza wykonywać, bo tak trzeba i nie będziemy mieli ufności i wiary, z czego to wynika i co ma to nauczyć, też będzie to nie to. Ale to dygresja mała. Tak bowiem Pismo mówi do Faraona. Po to właśnie stworzyłem cię, bym mógł okazać w tobie potęgę moją, czyli Faraona stworzył, po to bym mógł okazać w tobie potęgę moją i bym mógł rozgłosić moje imię po całej ziemi. Tak więc Bóg, komu chce, okazuje miłosierdzie, a komu chce, okazuje zagniewanie. Powiesz mi więc, czemuż Bóg jeszcze uskarża się, któż bowiem przeciwstawi się Jego woli? Człowieku, kimże ty jesteś, że odważasz się stawiać zarzut Bogu? Czyż garnek powie garcarzowi, dlaczego uczyniłeś mnie takim? Czyż garcarz nie ma władzy nad gliną? Przecież może ulepić z jej masy jedno naczynie przeznaczone do szlachetnego użytku, a inne do pospolitego. Zgubiłem się tutaj, 22. Jeśli zaś Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zniszczenie, by w ten sposób ukazać bogactwo swej chwały wobec naszej miłosierdzia, które przeznaczył do chwały nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, lecz spośród pogan, tak też mówi w proroctwie Ozeasza. Nazwę ludem moim ten lud, który nie był moim. Umiłowaną nazwę tę, która nie była umiłowaną. Ci, o których mówiono, nie jesteś moim ludem, będą nazwani synami Boga żyjącego. Izajasz zaś woła o Izraelu. Choćby nawet liczba synów Izraela była tak wielka jak piasek morski, to jednak tylko reszta będzie zbawiona. Pan bowiem dokładnie i szybko spełni swą obietnicę. Tak również przepowiadał Izajasz. Gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma, bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż więc powiemy, że poganie, którzy nie szukali usprawiedliwienia, otrzymali usprawiedliwienie, ale usprawiedliwienie wynikające z przyjęcia wiary. Uwierzyli. Izrael zaś, który szukał prawa mającego dać usprawiedliwienie. Tutaj z dużej litery jest mowa jakby o prawie mojżeszowym. Tu nie jest mowa o prawie mojżeszowym. Nie doszedł do wypełnienia prawa. Dlaczego? Dlatego, że szukali sprawiedliwości opartej nie na wierze, lecz na uczynkach. Na uczynkach ludzkich, na prawach ludzkich. Bo myśleli, że jak rozdrobnią wszystko na tysiące podparagrafów, to będą sprawiedliwi i prawi. A Chrystus powiedział, pomiocie żmijowy do nich. Ale oni rozbili się o kamień, który powoduje obrażenie. Dlatego przy Stefanie zatykali uszy, zgrzytali zębami i tak dalej, bo oni się rozbili, oni są buntownikami. Tak też napisano. Oto kładę na Syjonie kamień powodujący obrażenie oraz skałę powodującą zgorszenie. Kto wierzy w niego, nie dozna wstydu. Wiadomo, że chodzi o ten kamień, którym jest Jeszua, Mesjasz. I on jest kamieniem zgorszenia, ale i kamieniem zbawienia, łaski. Jak postępują ci, którzy mówią słowami jednocześnie, że Jeszua jest Zbawicielem, a z drugiej strony współdziałają, kultywują, utożsamiają się wręcz nawet z ludźmi, którzy, dla których Jeszua jest kamieniem potknięcia, obrazy i zgorszenia?
Zastanówmy się, zastanówcie się jeden z drugim, jak myślicie i co mówicie. Nie można dwom panom służyć, nie można być w buncie i przeciw buntowi. Nie można być przeciw buntowi i w buncie. Trzeba się od buntowników odłączyć, od tych, dla których Jeszua jest zgorszeniem. Odejść od nich, nie mieć z nim nic wspólnego, nie dotykać się, tak jak to powiedziano, Bóg powiedział do Mojżesza, który miał przekazać innym pozostałym. I tu już jest nieistotne, czy w państwie Izraele są Jafetyci, czy Semici, to już jest nieistotne. Chodzi o to, co, jak oni mają podejście do Mesjasza. Bo ja nie mówię o poszczególnych ludziach, bo są z tak zwanych Żydów, którzy przyjęli Mesjasza i chwała im, i chwała Bogu, i łaska, że do nich wpłynęła i poznali swoim sercem, coś drgnęło. Ale też są tacy, którzy nadal w tym buncie, w tym Talmudzie są i się ludzie przyłączają i kultywują to i hołubią to. Nie mówię już w ogóle o jako narodowości, o jakichś sprawach politycznych. Fascynują się tym państwem, bo w Biblii nie ma państwa, jest potomkowie Izraela. Jest o ludziach mowa. To jest Izrael, potomkowie. To, co Paweł tu pisze. Zobaczmy jeszcze ten bunt, jak wygląda w stosunku do Piotra chyba. Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Bo tu jest mowa do tych ludzi i w pewnym momencie, gdy temat jest kontynuowany całej historii, wchodzi w Mesjasza, jak te proroctwa się wypełniały w tej osobie, która przyszła i którą zabili, to w tym momencie jest kulminacja tego buntu w słuchaczach. Kiedy przemawiali do ludu, zbliżył się do nich kapłani, dowódca Straży Świątyny i Saduceusze, oburzeni, że nauczają lud, głosząc zmartwychwstanie umarłych w Jezusie, w Jeszule. Oburzeni. Schwytali i wtrącili do więzienia, zatrzymując do następnego dnia, bo był już wieczór. Wielu z tych, którzy słuchali nauki, uwierzyła, liczba mężczyzn sięgała 5000. Następnego dnia zebrali się w Jerozolimie przełożeni, kapłani, nauczyciele pisma, czyli dzisiaj moglibyśmy powiedzieć rabini mesjanistyczni i inni. Następnego dnia zebraliśmy do zdania przełożeni kapłani, nauczyciele pisma. Tutaj jest arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy z rodu arcykapłańskiego, którzy wezwali uwięzionych do siebie i pytali, jaką mocą lub w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich, przełożeni ludu i kapłani, skoro oskarżacie nas o to, że uzdrowiliśmy chorego człowieka, to wiedzcie zarówno wy, jak i cały lud izraelski, że on stoi przed nami zdrowy dzięki imieniu Jehoszua Chrystus, którego wyście ukrzyżowali, a Bóg wskrzesił z martwych. Przychodzi tu do sedna Piotr. To on właśnie stał się kamieniem węgielnym odrzuconym przez budowniczych. Mówi o nich. Przytacza proroctwo, ale mówi o nich.
Nie ma bowiem poza nim zbawienia, gdyż na świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Widząc odwagę Piotra i Jana, ludzi prostych i niewykształconych, podziwiali ich, rozpoznali w nich tych, którzy przebywali z Jeszuą. A patrząc na uzdrowionego człowieka stojącego z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Nakazawszy im więc opuścić Sanhedryn, mówili między sobą: co zrobić z tymi ludźmi? Nie możemy przecież zaprzeczyć, że dali oczywisty znak, o którym wiedzą wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. By jednak ta sprawa nie nabrała większego rozgłosu wśród ludu, zabrońmy im nauczać kogokolwiek w to imię. Czy dzisiaj pozwalają nauczać w to imię? Wezwali ich i zakazali w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jehoszua. A na to Piotr i Jan tak im odpowiedzieli: rozsądźcie, co jest słuszniejsze wobec Boga, was słuchać czy Boga. Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Nie znajdując powodu do ukarania, grozili dalej, ale wypuścili ich ze względu na lud, ponieważ wszyscy z powodu tego wydarzenia wielbili Boga. A człowiek, który został cudem uzdrowiony, miał lat ponad 40. Po wypuszczeniu przybyli do swoich i opowiedzieli, co im mówili arcykapłani i starsi. Gdy tego wysłuchali, modlili się wspólnie słowami: Panie, Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego, co się w nich znajduje, który powiedziałeś przez Ojca naszego pod wpływem Ducha Świętego ustami sług Twojego Dawida, dlaczego zbuntowały się narody i ludy knuły rzeczy próżne? Buntują się narody przeciwko... Tak, tylko chcę powiedzieć, że tutaj przytacza Piotr chyba, słowa Dawida do sługi Dawida, że buntują się narody. Bunt jest przeciwko królowi i kapłanowi w jednej osobie, pomazańcowi. Dlatego zbuntowały się narody i ludy knuły rzeczy, bo tak samo buntują się inne narody. Nie mówię tu o judaizmie talmudycznym, ale też o hinduizmie, o islamie i tak dalej. To jest bunt narodów przeciwko królowi i kapłanowi. Powstali królowie ziemi, 26 werset, powstali królowie ziemi i władcy zmówili się wspólnie przeciwko Panu i przeciwko jego pomazańcowi. Rzeczywiście, przeciwko świętemu słudze Twemu Jehoszule, którego namaściłeś, zmówili się w tym mieście Herod, władza, czyli Poncjusz Piłat, władza świecka, rzymska, z narodami pogańskimi i co tu jest napisane? I pokoleniami Żydów? Zmówili się, zbuntowali się przeciw świętemu Twemu słudze Jehoszule, którego namaściłeś, zmówili się w tym mieście Herod i Poncjusz Piłat z narodami pogańskimi i pokoleniami Żydów. Izrael. Aby dokonało się to, co Twoja wola zamierzała uczynić. A teraz, Panie, wejrzyj na ich groźby i daj Twoim sługom, by z pełną odwagą głosili Twoje słowo. Gdyż ręka Twoja dokona uzdrowienia, a zdumiewające znaki dziać się będą w imię świętego sługi Twego Jehoszuę. A gdy się modlili, zadrżała ziemia w miejscu, gdzie się zebrali, napełnieni zostanie wszyscy Duchem Świętym, głosząc odwagą Słowo Boże. Kto jest w puli tych buntowników? Herod, Piłat, narody pogańskie i pokolenia Izraela.
Oni się buntują. Oni grożą. No dlaczego jeden z drugim staje po stronie tych buntowników? Popiera ich, hołduje ich, prawie wręcz nosi na rękach. To jest popieranie buntu. To jest popieranie tych, których Jeszua jest, dla nich stał się Jeszua kamieniem potknięcia. Obrazy. Zgorszenia. Są zgorszeni. Oni zwracają głowy, plują. Popatrzcie, są nagrania, jak na to imię reagują tak zwani Żydzi. Już nie mówię o takich ortodoksyjnych. To, że mają taką etykietkę sobie przyszywają, dlatego w Bibliach wszędzie próbują wstawić to słowo Żyd, żeby człowiek, który czyta, nieświadomy, myślał, że to ci Żydzi, co tu widzi ich tam na Bliskim Wschodzie, że to tu o nich mowa jest. Nie, w Biblii nie ma słowa Żyd. W ani jednym miejscu. No właśnie o tym mówię. W Biblii nie ma słowa Żyd. To jest tylko chcą ludzie, żeby tam to słowo było. Tak samo jak nie ma słowa Kościół. Oni chcą, żeby tam było takie słowo. I wiele innych słów. Tak, szczęście, szczęśliwy. Nie ma w Biblii takich słów. To ludzie chcą, tłumacząc, żeby takie słowa tam były. Chcą wywołać takie, a nie inne myślenie. Ja się spotykam z tym, że Żydzi wyszli z Egiptu. No. Już do tego dochodzi. Tam czytałem kiedyś kawałek książki. Historia i literatura żydowska. Urywek z książki tej. Egipcjanie byli zuchwałymi wobec Boga i Farao kazał wrzucać do morza chłopców żydowskich. Dlatego zatopił Pan całe wojsko egipskie w Morzu Czerwonym. Stamtąd ten duch przedostaje się do tekstu biblijnego. Ale nie ma tu tego słowa. Nie ma takich ludzi o nazwie Żydzi. To tylko pisarze chcą, żeby tak było, ale tam nie ma tego. Bo nawet ci, którzy byli Judejczykami, też zachowywali się źle, też buntowali się. Ukamienowali Szczepana, Stefana, innych, pozabijali, gorszyli się na sam słuch, na sam widok. To byli jawni buntownicy. Dzisiaj ten bunt wygląda trochę inaczej, bo pod szyldami mesjanistyczni jest cały czas talmudyzm w innej formie. Nawet może to jest celowo wszystko, nie wiem. Żeby ten bunt cały czas rozrastał się pokryjomu, za kulisami. Żeby zwieść jak najwięcej ludzi szczerych, ale bez właściwego rozeznania. Tak. Bez właściwego rozeznania. Ja wielokrotnie powtarzałem, że jeżeli człowiek idzie w kierunku przestrzegania, zachowywania tego, co Bóg powiedział do ludzi, wszystkich ludzi z narodów przez Mojżesza, no to chcąc, nie chcąc się ociera o ten talmudyzm, gdzie tam ten Mojżesz też jest. Jest. Ale wpadają po prostu
na taką śliską ścieżkę, gdzie ich tam znosi w tamtym kierunku. Zaczynają nosić jakieś berety na głowach. Taki mały przykład. To jest talmudyzm. Mówią, że to zwyczaj, to jest narodowość. Nie, to jest talmudyczna nauka, która się stała zwyczajem. I kultywują to, i roznoszą, i przenoszą, i nauczają. Jakby ktoś chciał tam, bo na YouTubie jest dużo tego, jak duch talmudyczny, w ogóle spirytystyczny duch, bo księgi Zohar, Kabała i tak dalej, to wszystko to idzie w kierunku tak zwanym mesjanistycznym. Przenika przez te kanały od talmudystów. Może mają specjalne, jak ci w Watykanie mieli, ci, jak się to wojsko nazywało, ta formacja antyprotestancka. Jezuici. Może mają też swoje formacje, gdzie te swoje nauki przepychają do tych ugrupowań. Nie wiem. Ale cały czas jest propaganda w tym kierunku, żeby ludzie zaczęli tak myśleć, ale to powoduje, że ci ludzie z jakichś przyczyn stają po stronie buntowników. Tych, którzy plują na kamień węgielny, który został ustanowiony na Syjonie, na króla i arcykapłana na wzór, na podobieństwo Melchizedeka, jak Psalm 110 mówi. Cały czas jest propaganda w mediach, wszędzie. Ludzie dają się porwać temu. Ja nie mówię o poszczególnych ludziach. Ja mówię o sloganach, o grupach, o duchu, naukach. Bo są ludzie poszczególni, którzy idą właściwą drogą, szukają i są w drodze, że tak powiem. Ale jest też wszędobylska, jak to Jeszua określił, synagoga szatana, przeciwnik. Szatan to jest przeciwnik. Jeszua do Piotra powiedział: idź precz do mnie, szatanie, bo Piotr powiedział: nie musisz umrzeć. A w prorokach było napisane, że musi umrzeć. To było przeciwieństwo. Jego słowa, jego myśl w tym momencie była przeciwna woli Najwyższego. Tego Jeszua wypowiedział: idź precz ode mnie, szatanie, przeciwniku. Idź ode mnie, przeciwniku. Nie szatanie jako ten, jako stworzenie, jakbyśmy to powiedzieli, bo to też są różne interpretacje. Ta osoba duchowa, jakaś potężna, zbuntowana, tylko chodzi o postawę przeciwną woli Najwyższego. I tutaj też mamy synagogę jako odnośnik do pewnej grupy ludzi i przeciwnicy. Oni są przeciwnego ducha, przeciwnego myślenia. Oni zachowują pewne formy. Zgadza się. To jest tak jak to jest pomieszane z poplątaniem. Bóg wyraźnie powiedział, że nie macie niczego mieszać. Nienawidzi zmieszanych rzeczy. Albo idziesz tą drogą, albo idziesz tą drogą. Nie możesz dwom panom służyć. Wielokrotnie jest o tym mowa, w różnych sytuacjach, na różny sposób. Zastanówmy się, po czyjej stronie stoimy dokładnie, przeanalizujmy nasze myślenie, bo z myśleniem wiąże się mówienie i postępowanie. Czy chcemy być świadomie, stać po stronie i popierać buntowników? Czy to w mowie, czy w czynie? Bo przecież nie chcemy, żeby na nas spadł ogień od Jahwe.
jak na buntowniku. I to może być ogień w różnej postaci. Albo zabranie ochrony. No mówię, ogień w różnej postaci. Nie chcemy tego. Dlatego wielokrotnie powtarzam, być sługą Najwyższego to nie jest zabawa. To nie jest... Ha, 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 jak fajnie. O, teraz pośpiewamy. Aha. I w kółko. Boże Najwyższy, Boże Najwyższy. Oj, już mieliśmy uwielbienie. To nie jest zabawa. To nie jest samozadowolenie, żeby samo się zadowalać. Cały czas jest podkreślana ta forma, dzisiaj dla nas obca, jako Pan i sługa. Panem jest Jeszua, Mesjasz. Nad nim jest Najwyższy Bóg, Stwórca, który dał mu władzę, dał mu moc stwarzać ludzi w tym sensie, że stwarza ich myślenie nowe, na nowo. W tym znaczeniu Chrystus jest stwórcą nowego człowieka. Rodzi się na nowo w myśleniu Chrystusowym. W tym znaczeniu jest Chrystus stwórcą nowego człowieka. Ta myśl nie jest nowa. Obejrzyjcie sobie film, bo też jest o tym mowa, tylko w innym znaczeniu. Nie nad Niemnem, tylko Noce i Dnie. Tam córka wyjeżdża do zagranicy i tam mówi, rozmawia z pewnym mężczyzną w kafejce we Francji, chyba to się dzieje. I on mówi, jak należy stworzyć nowego człowieka. Przecież on nie weźmie w próbówce materii, tworzy, jak dzisiaj to w filmach science fiction pokazują, klona i ten. Tylko mówi o nowym człowieku w formie nowego sposobu myślenia, w takim i innym. I o Jeszule tak samo mamy mowę. Sam mówi o tym. Nowonarodzenie jest to myślenie innego człowieka, gdzie wychodzi człowiek ze stereotypów, z jakichś ugrupowań, nacji i tak dalej, ze sposobu myślenia, które miał wtłoczone i zaczyna na nowo żyć. I w tym znaczeniu Jeszua go stwarza na nowo. Jest stwórcą. Każdy, kto jakąś myśl, ideologię wprowadza, Stalin na przykład, czy no Stalin to już plagiat w zasadzie, ale tam Marx, Engels, notabene Żydzi wprowadzili nowe ideologie, no to oni stworzyli nowych ludzi, którzy myśleli tak jak oni. Cała ta koncepcja. Można ich nazwać stworzycielami. Nie dziwmy się, że Jeszua jest tak nazwany. Bo jeżeli znamy, że on wprowadza ludzi nowonarodzeni, to ich stwarza na nowo, rodzą się. Nowym sposobem myślenia, nowym sposobem postępowania, są innymi ludźmi. Nawet współcześnie się mówi, że teraz mam nowe życie, na nowo się narodziłem, bo coś, dawne życie, coś tam. Już nie mówię o wierze w Mesjasza, tylko ogólnie. Też jest potocznie takie sformułowanie. To funkcjonuje. W każdym razie wracając do tematu. Odstąpcie od namiotów tych niegodziwych ludzi. Nie dotykajcie niczego, co należy do nich, abyście nie zostali zbudzeni, zgubieni z powodu wszystkich ich grzechów. Jeszua mu współczesnym przywódcom religijnym i politycznym powiedział: plemię żmijowe, grzechu pełne przeniewierstwa. A oni mówili, że ich ojcem jest Abraham. To, co Paweł powiedział, z wiary. Ten jest ludem, ten jest Izraelitą, ten jest potomkiem Izraela. Wchodzi w przymierza z wiary, wchodzi, naśladuje z świadomości, z własnych wyborów, dokonuje tego i zaczyna żyć według tego, co Jeszua
pokazuje, jak czystym prawem jest to, co przekazał Bóg przez Mojżesza. Nic nie dodawaj, nic nie odejmuj, a będziesz żył, bo Bóg przez Mojżesza przekazał słowa, jak czytamy, życia. Słowa życia. Człowiek będzie postępował według nich, będzie miał życie. I to też można nazwać prawem ducha z nieba, duchowym, niebieskim i tak dalej. Stamtąd się to wszystko jest źródło. Niech Bóg Najwyższy będzie ze wszystkimi, którzy chcą Jego słuchać, chcą schodzić Jego drogami. To błogosławieństwo niech od Niego będzie. Niech On będzie źródłem naszego myślenia, naszego sposobu myślenia, naszej przemiany duchowej, bo tylko Jego błogosławieństwo jest słuszne i prawdziwe i pewne. I abyśmy się spotkali pod panowaniem Mesjasza. Pod panowaniem Mesjasza. Bo jeżeli się spotkamy, to znaczy, że nie byliśmy po stronie buntu. Niech tak się stanie.